Cześć drodzy widzowie, w kolejnym materiale witam Was w odcinku odnośnie ekoschematów, takiego pierwszego odcinka wprowadzającego, ponieważ ekoschematy i te dopłaty bezpośrednie w 2023 roku to jest bardzo zaawansowany, bardzo rozbudowany temat, więc dzisiaj będzie to taki odcinek wprowadzający, co się zmieniło, na czym to mniej więcej będzie polegało, jak te dopłaty po prostu w 2023 roku będą wyglądały. Dlaczego tak, a nie inaczej, co to nam da, jakie są plusy, jakie są minusy. Także w tym odcinku to będzie takie wprowadzenie, pokrótce Wam właśnie przedstawię ten temat. Także jeżeli Was interesuje taka tematyka, to zapraszam do oglądania. Słuchajcie, na początek może powiem odnośnie kwoty dopłat bezpośrednich w 2023 roku. Czy ona jest większa, czy ona jest mniejsza. Moi drodzy, wygląda to tak, że jako kraj Polska dostaliśmy po prostu 17,5 miliarda złotych na dopłaty, czyli po prostu od Unii mamy tyle do rozporządzenia. Natomiast w tamtym roku dostaliśmy niecałe 17, tam wyszło 16,95 miliarda złotych. Więc ta kwota nie jest jakoś duża przy tej inflacji, przy tych wszystkich podwyżkach. No, spodziewalibyśmy się, że ta kwota będzie o wiele większa. Natomiast tutaj jest jakiś tam nieznaczny kilkuprocentowa ta kwota tych dopłat bezpośrednich jest większa. Natomiast jeżeli chodzi o stawkę bezpośrednią dla nas jako dla rolnika, czyli taka podstawowa dopłata, jaka w tamtym roku wynosiła 980 zł, to w tym roku ta dopłata będzie wynosiła 660 zł do hektara. Ta kwota 660 zł jest to kwota przybliżona, ponieważ to będzie wszystko zależało od kursu euro, także taka dopłata 660 zł do hektara, można powiedzieć, że jest to taka podstawa, dla której po prostu w cudzysłowie my nie musimy nic robić, składamy ten wniosek, siejemy co chcemy i te 660 zł tak czy siak po prostu tych dopłat bezpośrednich będziemy otrzymywać. Natomiast 25% kwoty, której dostaliśmy od Unii na te dopłaty, to po prostu będzie wykorzystana na te ekoschematy, o których się po prostu teraz tak dużo mówi, o których jest głośno, więc ponad 4 miliardy złotych będzie do wydania na ekoschematy. Natomiast jeżeli będziemy chcieli uzyskać większą dopłatę, po prostu będziemy musieli wykonywać zobowiązania, o których będzie w następnych odcinkach, ale też w tym odcinku postaram się po prostu pokrótce wytłumaczyć, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj mój dobry kolega ma na sprzedanie właśnie Grubera i tutaj postanowiłem, że udostępnię to Wam, bo jest naprawdę maszyna godna polecenia i raczej takich rzeczy nie robię, że tam nie wystawiam rzeczy swoich, które mamy na sprzedanie. Natomiast tutaj kolega ma 5-letni Gruber firmy Rolex, to jest 2,2 metra. Gruber, jak widzicie, ma 2,2 metra, firma Rolex, 880 kg, to jest 5-letni Gruber, tak zwany, wzięty na młodego rolnika. I teraz po prostu 5 lat minęło, kolega tutaj chce zmienić sobie na inną, większą maszynę. Także macie to na 5 łapach, na sprężynach, solidna konstrukcja, nawet tu żadnej rdzy nie widać, 6 talerzy macie. Wał strunowy 620 mm, także to jest ten większy. Zapotrzebowanie mocy tam około 80 koni. Macie podcinacze, tak to wygląda. Tutaj jeszcze nawet w miarę przekręcone one były po prostu na drugą stronę. 6 talerzy, 5 łap na sprężynie, 880 kg. Belka zaczepowa, tu macie na fasolce, tu macie jeszcze jedno ucho. Cóż więcej mogę Wam powiedzieć. Cena tutaj 10,5 tysiąca, kolega za to chce do negocjacji, także podam Wam tu numer. Jeżeli ktoś z Was by był zainteresowany poważną ofertą, także możecie tutaj do kolegi zadzwonić. Także myślę, że ciągnik poznajecie tutaj zawsze przy Kiszonce, tutaj współpracujemy razem, także pomyślałem, że może ktoś z Was by był chętny na taki sprzęt, a że sprzęt jest po prostu z pewnej ręki i mogę naprawdę tutaj poświadczyć za kolegę, że to jest naprawdę bardzo fajny sprzęt, więc dlatego postanowiłem, że w tym odcinku Wam go pokażę. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, macie numer, także proszę dzwonić.
Moi drodzy, na ten temat ekoschematów, na ten temat dopłat bezpośrednich 2023, tutaj mamy taką postawę Ministerstwa Rolnictwa. Na tą chwilę jest to wszystko utrzymane na takim poziomie, że te dopłaty, tak zwane bezpośrednie, one będą, tylko ta kwota będzie niższa, tak jak już wspomniałem wcześniej. Te dopłaty uzupełniające, czyli takie jak na przykład do roślin strączkowych, do chmielu, do pomidorów, do jakichś tam roślin pastewnych, to wszystko zostanie utrzymane. Ja wam wrzucę tutaj tabelkę, będziecie widzieć, jakie to będą kwoty, natomiast to są kwoty podane w euro, więc będziecie widzieć, jaka to jest kwota w euro, natomiast zależy to wszystko od kursu euro, jaką kwotę faktycznie my będziemy dostawać. Te dopłaty do bydła, do krów, do kóz, do owiec, to wszystko zostaje, dopłaty do młodego rolnika jako wsparcie, tak zwane młodego rolnika, też zostanie po prostu na takim poziomie, jak to było w tamtym roku. Tutaj akurat przy młodym rolniku jest jakaś tam procentowa czy dwuprocentowa obniżka tej dopłaty. Natomiast no, to myślę, że to jest nieznaczne i to wszystko zostaje. Natomiast z czego te pieniądze na te ekoschematy się wzięły, moi drodzy? Na przykład zostaje wycofane dla tych osób, które po prostu mają tak zwany program rolno-środowiskowy, czyli tak jak wiecie, sianie międzyplonów do 15 września i one muszą być na polu do 1 marca. No to na przykład to zostaje wycofane i to po prostu będzie zastąpione będzie jednym ekoschematem. No i na tym przykładzie chciałbym powiedzieć, skąd te pieniążki się biorą. Tak jak w tym roku i w poprzednim macie ten program rolno-środowiskowy na 2 lata i tam dostajecie dopłatę, jeżeli siejecie międzyplony, które o zimę, do 15 września. One zostają na polu i dopiero 1 marca możecie wjechać z jakąś uprawą. Tam było, na początku było to 650 zł do hektara, natomiast później, w późniejszych latach była to kwota ponad 700 zł. I tego czegoś już nie będzie, będzie to zastąpione ekoschematem. Na tej zasadzie, że on po prostu będzie punktowany jako 5 punktów, jeżeli wysiejecie na hektarze na przykład międzyplon o zimy lub jakąś wsiewkę. Tak zwany program rolno-środowiskowy, była to kwota 650, później ponad 700 zł. Natomiast teraz to będzie kwota około 500 zł, więc tutaj te różnice będą po prostu gdzieś te pieniążki, oni z czegoś zabiorą, tu dołożą i po prostu to gdzieś tam musi się bilansować. I tutaj jest wymagana taka minimalna liczba punktów i to było tak fajnie opisane na prostym przykładzie, tak jak i to jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa. Macie minimum 12,5 punkta przy 10 hektarach, czyli jakieś tam 12,5% od najwyżej punktowanej. Najwyżej punktowana jest wsiewka i jeszcze jest jedna tam praktyka. Więc 5 punktów to jest najwyżej punktowana liczba, najwyżej punktowany ekoschemat. I na przykład mając 10 hektarów musicie uzyskać 12,5 punktu. Mając 100 hektarów musicie uzyskać 125 punktów. Czyli dla przykładu na 2,5 hektarze siejecie sobie te międzyplony i 2,5 hektara razy 5 punktów to jest 12,5 punktów, to jest ta liczba minimalna. Oczywiście możecie sobie na wszystkich 10 hektarach to zasiać. Macie 10 hektarów po 5 punktów, czyli macie 50 punktów. Za każdy punkt macie około 100 zł, czyli 100 zł macie razy 50, to jest 5000 zł. Możecie sobie tutaj dodać następny ekoschemat, czyli mieszanie obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji, czyli na przykład aplikujecie sobie obornik, w ciągu 12 godzin go przykrywacie, czyli na przykład talerzówka lub gruber, robicie sobie zdjęcia na przykład w trakcie aplikacji z tak zwanym geotagiem, czyli z lokalizacją, robicie sobie zdjęcia, jak zaaplikowany jest ten obornik, potem robicie zdjęcia w ciągu 12 godzin od jego aplikacji, robicie te zdjęcia, jak on jest przykryty, wszystko to będzie w aplikacji Agencji Restrukturyzacji, no i do tego macie wtedy dla przykładu na 10 hektarach po 2 punkty, czyli macie 20 punktów, 20 punktów razy 100 zł, to jest 2000. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te ekoschematy, ja na tą chwilę nie chcę tutaj za dużo mówić, bo jeżeli tak naprawdę jeszcze to nie weszło, to nie ma co tutaj mówić o czymś pewnym. Na pewno też z agencji osoby, które będą po prostu wam pomagały to wypełniać. Tutaj na pewno nie będzie to takie proste, na pewno część z nas będzie się bała, wiadomo jak to nowości. Ja uważam, że nowego nie ma co się bać.
myślę, że sobie z tym poradzimy. Na pewno jakie są plusy, jakie są minusy tego wszystkiego, tak? Tak naprawdę, kto nie będzie tych ekoschematów chciał wypełniać, no to tak naprawdę bierzesz 660 zł i można powiedzieć brzydko, że się z tym nie bawi, tak? Nie biorę tych pieniędzy, nie chcę tych pieniędzy i się z tym nie bawię. Po prostu. Natomiast dla osób, które jednak z tych płatności będą chciały wykorzystać jakieś tam pieniążki i myślę, że niektórzy z nas będą chcieli te ekoschematy wypełniać, będziemy chcieli, tak jak my na przykład w naszym przypadku na pewno też będziemy chcieli z tego skorzystać, czy też uprawa bezorkowa, jest taki ekoschemat, mamy za niego 2 punkty, czy nie, za niego mamy bodajże 4 punkty, więc na pewno z tego ekoschematu uprawy bezorkowej na pewno część z nas będzie chciała skorzystać. Co ja mogę o tym powiedzieć? Na pewno, tak jak mówiłem już wcześniej, nie będzie to łatwe na początek. Będziemy się, myślę, że z tym motać. Będą kolejki w agencjach, będą kolejki u doradców, żeby po prostu się z tym ogarnąć. Tak jak mówiłem, kto chce, to będzie to wykonywał, a że raczej będziemy chcieli wszyscy więcej pieniędzy, to z czasem myślę, że się po prostu do tego przekonamy, że obetną nam te dopłaty bezpośrednie i no na pewno niektórzy nie są z tego zadowoleni i nie wszyscy będziemy chcieli to wykonywać. No co, natomiast no będziemy się musieli do tego przyzwyczaić, bo to wszystko wchodzi, to jest nowe. Więcej zamieszania, na pewno będzie mniejsza monokultura, bo jest też ekoschemat, który mówi o zróżnicowaniu roślin. Żeby po prostu dostać jakąś tam dopłatę, też będziemy musieli nie iść tylko w monokulturę, będziemy musieli minimum 3 rośliny siać. Też nie będzie to mogło być porówno, tylko zbóż będzie po prostu musiało ich być troszeczkę mniej. Na pewno. Słuchajcie, jeżeli będą te ekoschematy i za to będą brane pieniądze, czyli my rolnicy będziemy za to brać pieniądze, będzie więcej kontroli. Mówi się o tych kontrolach, że będą to kontrole już tak zwane satelitarne, tak, że to będą zdjęcia satelitarne poniekąd, że osoby, które po prostu nie będą już fizycznie tych kontroli z agencji jako takich nie będzie. Na pewno w mniejszym stopniu, tak, bo zobaczcie, jeżeli do każdego by musieli te kontrole robić, no to będzie ciężkie, tak? Myślę, że większość kontroli będzie wyrywkowa. Druga sprawa, że te kontrole będą tak, jak to było w przypadku u nas, bodajże 2 lata temu, nawet nie wiedzieliśmy, że mieliśmy kontrolę, natomiast ta kontrola była po prostu z właśnie jakoś tam ze zdjęć satelitarnych czy po prostu z dronów, ja już sam nie wiem, jak to się odbywało, natomiast nie było to, moi drodzy, fizycznie u nas, tak, nikogo u nas nie było, po prostu po kilku tam tygodniach przyszedł raport, który mówił o tym, że była kontrola, że tam wszystko pozytywnie wyszło, natomiast my o tym nie wiedzieliśmy, także na pewno będzie tego więcej, bo jeżeli jest więcej pieniędzy, oni chcą to rozdawać, te pieniądze, no to będzie więcej, moim zdaniem, kontroli. Co mi się rzuca jeszcze w oczy, co ja sobie myślę o tym wszystkim, że to będzie coś takiego, że teraz dzierżawcy, którzy nie chcieli dawać, można powiedzieć, nie chcieli z nami pisać umów, tak? Oni też będą odczuwać to, że ta kwota dopłat bezpośrednich będzie mniejsza dla nich. Bo wiadomo, że jeżeli ja dzierżawię ziemię bez jakiejś tam umowy, to ja tych ekoschematów na czyichś polach nie będę wykonywał. Nie wiem, czy po prostu słusznie myślę, ale myślę, że może będzie to jakiś bodziec dla tych osób, że po prostu podpiszmy umowę, umówmy się na jakiś tam czynsz dzierżawczy, a ta kwota po prostu będzie troszeczkę większa. Jeżeli ktoś te ekoschematy będzie chciał wypełniać, on może sobie tą kwotę zrobić większą, wypełniając te ekoschematy, więc może dzierżawcy po prostu, może pójdą po rozum troszeczkę do głowy i więcej z nich będzie chciało po prostu dla nas
dla nas po prostu te umowy z nami zawiązać, może w ten sposób. Druga sprawa, jeżeli chodzi właśnie o te całe dzierżawy, to myślę, że też będzie to tak zwane, trochę ludzi się myślę, że zniechęci, nie wszyscy będą chcieli te ekoschematy wypełniać. Czy będzie więcej ziemi w dzierżawę, tego nie wiem, natomiast no, na pewno to dla takich rolników, którzy nie robią tego, można powiedzieć, na pełen etat, tylko bardziej tak z przymusu, bardziej tak, że po prostu a mam, to zrobię, to komu po prostu będzie się chciało bawić w takie rzeczy, żeby po prostu jeszcze jakieś tam ekoschematy wypełniać, jeszcze narażać się na jakieś kontrole, że nie wywiążę się z czegoś, to po prostu będę miał jakieś kłopoty. No myślę, że to jakiś tam osób nie zniechęci i nie wiem, zaryzykuję stwierdzenie, że po prostu idzie to w tą stronę, że ktoś, jeżeli ktoś po prostu robi, to będzie miał z tego po prostu jakieś zyski. Natomiast im mniej po prostu będziemy robić, czyli im mniej mamy roboty, tym więcej po prostu tracimy, tak? No bo nie ukrywajmy, tak? Jeżeli będziemy wykonywać ekoschematy, będziemy mieć więcej dopłat. Jeżeli nie będziemy tego robić, no to po prostu ta kwota dopłat będzie mniejsza. W tą stronę to wszystko zmierza. To będzie i dobre, i złe, bo na pewno będzie z tym wiele zamieszania. Myślę, że będziemy po prostu bardziej kontrolowani. Ale z drugiej strony, tak jak to ta uprawa bezorkowa, czy to mieszanie słomy z glebą od razu że tak powiem, żeby tej słomy nie zbierać, tylko wymieszać ją z glebą i zostawić tej materii więcej w glebie, no to myślę, że to jest na plus, tak? Nie wszystkie te ekoschematy są po prostu takie zdrowomyślące, natomiast no niektóre nam na pewno pomogą, tak? No bo jeżeli będziemy zostawiać tą słomę na polu, a jej nie sprzedawać, no to okej, okay, tak? No to wtedy zwiększa nam się próchnica, ewentualnie możecie się wymienić za obornik i wykonać ten drugi ekoschemat, tak? Moi drodzy, podsumowując ten odcinek, taki wstęp, na pewno będzie więcej nas kontrolowania, na pewno będzie więcej zamieszania, więcej papierologii, znaczy, natomiast też to będzie wszystko robione przez internet, ale na pewno będzie więcej tej biurokracji, więcej my będziemy musieli robić, żeby więcej dostawać. Jeżeli ktoś nie chce robić, to nie będzie dostawał, będzie miał mniejsze dopłaty. Ta kwota dopłat będzie bardzo podobna jak w tamtym roku, więc po prostu gdzieś od niej ujmią, a gdzieś po prostu nam dadzą. Myślę, że nowego nie trzeba się bać, natomiast podchodzić do tego po prostu z dużym rozsądkiem i po prostu nie pazernie do tych ekoschematów, żeby się po prostu nie zradzić, nie grać wabank, że po prostu zaznaczyć sobie od razu, połączyć kilka ekoschematów i po prostu nie wykonując jednego zabiorą nam całe pieniążki. Więc następny odcinek, moi drodzy, będzie o ekoschematach. Opowiem wam o 8 ekoschematach z rolnictwa węglowego, które ma na celu wprowadzenie po prostu węgla do naszej gleby, zwiększenie próchnicy. Ten odcinek po prostu będzie następny o połowie tych ekoschematów, a trzeci odcinek po prostu zrobię jeszcze o reszcie tych, które zostały, bo to jest bardzo obszerny temat. Nie da się tego w 10-minutowym odcinku zrobić, także moi drodzy, myślę, że jakiś tam wstęp do tych całej serii tych odcinków o nowych dopłatach jest. Myślę, że nie ma się co zrażać, myślę, że sobie poradzimy, bo jako rolnicy jesteśmy raczej taką grupą, która musi sobie radzić naprawdę w bardzo trudnych warunkach i do tego jesteśmy przyzwyczajeni, więc myślę, że i z tym sobie poradzimy. Natomiast myślę, żeby się tego nie bać, podchodzić z zimną głową i na pewno wyciągniemy z tego jakieś korzyści. Niemniej jednak pracy na pewno nie będzie mniej, tylko więcej. Także w tym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. No i co, widzimy się za tydzień, także trzymajcie się i do następnego tygodnia. Cześć!